Witam w 317 części audycji Voice of Freedom na antenie radia Enfala, której pochylę się nad tekstem artykułu autorstwa Ivo Pietrali pod tytułem To, czego powinniśmy się obawiać, to etatyzm, a nie roboty. W kuluarach, a już nawet w opinii publicznej, w przestrzeni medialnej, mówi się i obawia się, że roboty zabiorą nam pracę, że przez mechanizację, przez automatyzację stracimy wiele zawodów, które moglibyśmy wykonywać i one wejdą na nasze miejsce. Ale nic bardziej mylnego, ponieważ ktoś te roboty będzie musiał konstruować, projektować i od podstaw programować. To musi być zadanie dla człowieka, dlatego po prostu się przebranżowi, po prostu przejdzie do innych sektorów i będzie zmuszony uzupełnić swoje umiejętności, swoje kwalifikacje. Mimo że mechanizacja trwa od 200 lat, od rewolucji technologicznej, rewolucji przemysłowej w Stanach Zjednoczonych i Szkocji, Anglii, bo tam to się wszystko zaczęło. My nie straciliśmy nawet kilku rąk do pracy. Permanentnie rośnie zapotrzebowanie na nowych pracowników i magazyny czy drobne wytwórstwo wcale nie pustoszeje. Wcale na taśmach nie widzimy jedynie zmechanizowanych, zrobotyzowanych ramion, które zastępują i wyręczają ludzi. Siła robocza nadal jest potrzebna, choć coraz bardziej potrzebne są inne kwalifikacje i po prostu następuje stopniowe przekierowywanie do innych sektorów, do innych branż, do innych działów i liczy się bardziej praca intelektualna, praca programistów, praca inżynierów, architektów, których siłą rzeczy roboty zastąpić nie potrafią i jeszcze przez długi czas nie będą potrafiły, bo skoro algorytmy nie potrafią zrobić nawet tak prostej rzeczy, jak zinterpretowanie sensu zdania, skoro nakładają blokady na Bogu Ducha winnych satyryków, którzy uprawiają dość wulgarną, chamską parodię, to cóż dopiero mamy się obawiać po tej słynnej sztucznej inteligencji, która za naszego życia z pewnością nie będzie dla nas zagrożeniem. Kilka tygodni temu po raz kolejny rozgorzała dyskusja na temat mitu bezrobocia technologicznego i tego, w jaki sposób kapitalizm musi w dłuższej perspektywie prowadzić do postępującego rozwarstwienia społeczeństwa i skrajnego ubóstwa ogromnej większości ludzkości. Burzę wywołał Stephen Hawking, jeszcze za swojego życia, który stwierdził to, czego powinniśmy się obawiać, to kapitalizm, a nie roboty. Bzdura totalna. Myślę, że większość zwolenników wolności zdążyło się już przyzwyczaić do tego, że gdy tylko ktoś rozpoznawalny skrytykuje kapitalizm, to jest nam to bezrefleksyjnie przedstawiane jako prawda objawiona, jako słowa autorytetu i natychmiast przyklaskują mu środowiska lewicujące gospodarczo, socjaliści. Nie inaczej musiało być z człowiekiem znanym z wypowiedzi na tak onieśmielające przeciętnego człowieka tematy jak astrofizyka czy mechanika kwantowa. Ktoś tak inteligentny, mądry nie może przecież się mylić, prawda? Ale co jeśli wykracza poza sferę swoich kompetencji? Co jeśli wypowiada się w temacie, w którym nie ma zielonego pojęcia? Wówczas bańka autorytetu pryska i pojawia się bełkot. Jak ostrzega celebryta świata nauki, jeżeli maszyny będą produkowały wszystko, czego potrzebujemy, rezultat będzie zależał od tego, w jaki sposób dobra będą dystrybuowane. Wszyscy będą mogli prowadzić leniwe życie w luksusach, jeżeli wyprodukowane przez maszyny bogactwo będzie rozdzielone, albo większość będzie zmuszona do życia w skrajnej biedzie, jeżeli właściciele maszyn będą skutecznie lobbować przeciwko redystrybucji. Tak naprawdę to, kto faktycznie posiada maszyny, nie ma żadnego znaczenia dla rynku, ponieważ rynek wymaga wymiany, wymaga obopólnych korzyści, wymaga konsumentów i producentów współpracy, która musi się opłacać obojgu ze stron, w przeciwnym wypadku nie doszłoby do handlowej interakcji. Musi być opłacalna nie tylko cenowo, ale także i pod kątem różnorodnych warunków współpracy, warunków kooperacji, które nie mogą być władcze, poddańcze, nie mogą być zależnością hierarchiczną, która zmuszałaby do zakupu wyłącznie tego produktu i po takiej cenie, jaką narzuci producent jako pewien monopolista, ponieważ rynek samoistnie dąży do zjawiska
równowagi, do tego, by koordynować i korygować pewne niedoskonałości, nieścisłości, które być może pojawią się na jego drodze, jako że mamy do czynienia z czynnikiem ludzkim, jako wybitnie niedoskonałym i ułomnym, popełniającym błędy. To nie omija również, dotyczy się tak samo przedsiębiorców, kapitalistów i im także należy patrzeć na ręce i po to właśnie są, istnieją samoregulacyjne właściwości rynku, a roboty będą służyć tak zwanemu dobru wspólnemu, przez co leniwe życie będzie nam służyło jedynie oferując mnogość czasu wolnego, podczas którego będziemy mogli pochylić się nad swoimi pasjami, rozwinąć się, wzbogacić intelektualnie, czy pogrążyć w kontemplacji, w rozważaniach, w refleksji, która doprowadzi być może do nowych odkryć, nowych wynalazków, nowych prądów myślowych i różnego rodzaju nowych sposobów na życie. Dowodem na potwierdzenie tezy według Hawkinga mają być wciąż rosnące różnice społeczne. Możemy więc wnioskować, że do skrajnej nędzy w większości miałaby doprowadzić pogarszająca się stale sytuacja biednych, tak drastycznie gorsza dziś niż jeszcze chociażby 200 lat temu, na co zapewne Hawking może przedstawić niezliczone dowody. Bardziej wnikliwy obserwator mógłby zapytać, czy nie jest to wymarzony scenariusz socjalistów, w którym wyzysk pracownika przez chciwego kapitalistycznego pracodawcę rodem z książek Dickensa zostanie wreszcie zakończony, dzięki czemu masy będą mogły rozkoszować się niespotykanym dotąd dobrobytem i nieprzebraną obfitością bogactwa. Zostawmy jednak te drobne uszczypliwości. Wizja Hawkinga, choć pewnie działa na wyobraźnię, jest przerażająco niespójna i wewnętrznie sprzeczna. Zacznijmy może od sytuacji, w której korporacja lub jakaś grupa ludzi jest właścicielem wszystkich czynników produkcji niezbędnych do produkcji wszelkich dóbr, a mimo tego nadal prowadzą produkcję masową dla ludzi, pozostawiając bez żadnego dochodu, po to, by wciąż osiągać ogromne zyski. Czym w takim razie mieliby ludzie płacić za te produkty? Po co ktoś miałby je sprzedawać, skoro nie mógłby otrzymać za nie nic, co przedstawiałoby dla niego większą wartość niż produkt sprzedawany? Jeżeli jednak właściciele cudownych maszyn nie będą produkowali na potrzeby innych ludzi, co więc stanie się z resztą? Pomijmy tu działalność charytatywną. Czy faktycznie jedyne, co im pozostanie, to oczekiwanie na śmierć głodową? Wyobraźmy sobie sytuację, w której jakiejś grupie ludzi udało się osiągnąć samowystarczalność i mogliby przestać uczestniczyć w procesach rynkowych, jako że nie mogłoby to już w żaden sposób poprawić ich sytuacji. Czy doprowadziłoby to do skrajnego ubóstwa reszty i sytuacji, w której nie mogliby oni podejmować żadnych działań w celu poprawy swojego życia, a jedynie biernie oczekiwać na to, co zostanie im przekazane od klasy bogaczy? Bogacze zawsze będą w pewnym sensie uzależnieni od reszty społeczeństwa, od tego, czy ktokolwiek będzie chciał nabywać ich produkty, czy ktokolwiek będzie chciał korzystać z ich usług, by ich firma, przedsiębiorstwo mogło się dalej rozwijać, prosperować, by nie upadło w ciągu najbliższego czasu, by mogło zostać przekazane potomstwu czy spadkobiercom. Oczywistym jest, że tak jak w wypadku na przykład katastrofy czy izolacji jakiegoś kraju, gdy duża część ludzi i zasobów zostaje wycofana z rynku, to także nie będzie prowadziło do nieuniknionej nędzy reszty ludzkości. Tak jak autarkiczna gospodarka nie jest dzisiaj możliwa w dobie globalizacji i wymogu współpracy międzynarodowej, tak samo nikt nie jest w stanie być samotną wyspą, która odetnie się od innych i obróci do nich plecami w akcie obojętności. Nic nie stałoby ludziom na przeszkodzie, by dalej działać i uczestniczyć w gospodarce rynkowej, jednoczyć się i współpracować. Warto też zauważyć, że w tak rozwiniętym świecie nawet względnie niedrogie maszyny musiałyby pozwolić na osiągnięcie niespotykanej dzisiaj wydajności produkcji, a wydajność doprowadziłaby do większych zarobków. Większe zarobki prowadziłyby do dobrobytu. Wizja przyszłości, w której postęp osiągnął już tak zaawansowany poziom, że ludzie są zmuszeni do życia w biedzie, w naszym wyobrażeniu biedy nie ma żadnych racjonalnych podstaw. Podobnie jak rynek towarów i usług, taki rynek pracy ulega ciągłym zmianom. Struktura zatrudnienia nie jest stała i wraz z przyspieszeniem postępu ona także może zmieniać się w bardziej dynamicznie. Żyjemy w czasach, w których przełomowe wynalazki jak płyty CD są opracowywane, upowszechniane, a następnie wypadają z rynku ze względu na swą niewielką już użyteczność w przeciągu zaledwie 20-30 lat. Postępuje ich deaktualizacja, stają się niemodne, przestarzałe i tak samo dzieje się z branżami, między którymi
ludzie przechodzą cyklicznie, porzucając je i odkrywając nowe. Wiele zawodów, które dzisiaj wiodą prym, które osiągają status najbardziej pożądanych, najbardziej popularnych, które górują na listach obleganych, jeszcze te 20-30 lat temu w ogóle nie istniało, a nawet nie miało planu zaistnieć. Nie było w ogóle brane pod uwagę. Nie ma powodu, dla którego podobna sytuacja nie miałaby mieć miejsca na rynku pracy. Wykonywanie starych lub nowych zawodów pozwalających w pewnym momencie na uzyskanie dużych dochodów nie miałoby się stać po jakimś czasie nieopłacalne. Jak tłumaczył Ludwig von Mises, zastosowanie maszyn nie skutkuje bezpośrednio zmniejszeniem liczby zatrudnionych przy produkcji artykułu, a ów pośredni efekt jest wynikiem tego, że w pozostałych warunkach niezmienionych wzrost dostępnej podaży A powoduje zmniejszenie użyteczności krańcowej jednostki, a w porównaniu z użytecznością krańcową innych artykułów, co prowadzi do zmniejszenia zatrudnienia w produkcji A i zwiększenia zatrudnienia w produkcji innych artykułów. W naturze, jak i na rynku, nic nie ginie, a po prostu sektory się mieszają i przechodzą z jednego do drugiego. Udoskonalenie techniczne produkcji A umożliwia realizację planów, które nie mogły być realizowane nijak wcześniej, ponieważ potrzebni do tego robotnicy byli dotychczas zatrudnieni w produkcji towaru A, służącej zaspokojeniu pilniejszych potrzeb konsumentów. Oznacza to, że w warunkach wolnego rynku usprawnienie produkcji poprzez zastosowanie maszyn prowadzi przede wszystkim do zwiększenia ilości towarów dostępnych na rynku. Dzięki oddziaływaniu rynkowych procesów przystosowawczych skutkuje to zmianą struktury, a nie ogólnego poziomu zatrudnienia oraz umożliwia zwiększenie różnorodności dostępnych towarów i usług. Niedostrzeganie tego faktu oraz obawy, że wszystkie miejsca pracy zostaną zautomatyzowane, można usprawiedliwić jedynie tym, że ludzki umysł nie jest w stanie nawet przewidzieć, jak w gospodarce rynkowej w okresie 20 lat zmieni się wygląd i działanie telewizorów, a co dopiero wyobrazić sobie, jakie jeszcze potrzeby ludzi i w jaki sposób mogą być zaspokajane w dłuższej perspektywie czasowej. Twierdzenia o tym, że automatyzacja prowadzi do trwałego i permanentnego pogorszenia sytuacji robotników, było już obalane setki razy i nie ma żadnego odzwierciedlenia w historii. Oczywiście, zawsze znajdzie się wiele osób twierdzących, że faktycznie tak było kiedyś, ale dzisiaj osiągnęliśmy punkt, w którym stare zasady nie obowiązują i teraz postęp technologiczny będzie musiał już prowadzić do systematycznego zwiększania bezrobocia, ale nic bardziej mylnego. Chyba najbardziej wymowny dowód na błędność tezy o bezrobociu technologicznym pokazywał już Henry Hazlitt. Jak wszyscy pewnie pamiętają, rewolucja przemysłowa miała swoje początki w czasie opracowania maszyny będącej bawełnę. Jej wprowadzeniu towarzyszyły duże niepokoje społeczne i obawa o likwidację tysięcy manufaktur, miejsc pracy. Statystyki przedstawione przez Hazlitta pokazują jednak, że w ciągu 27 lat od wprowadzenia tego udoskonalenia produkcji liczba zatrudnionych przy przędzeniu i tkaniu bawełny wzrosła z 7900 do 320 tysięcy osób. Ktoś przecież te maszyny musiał obsługiwać, ktoś musiał je konstruować, ktoś musiał nadzorować, czy nie są wadliwe, ktoś musiał je konserwować i naprawiać. Stało się to wskutek obniżenia kosztów i upowszechnienia wysokiej jakości odzieży, która teraz nie była już zarezerwowana wyłącznie dla najbogatszych, lecz stała się dostępna ogólnie dla przeciętnego zjadacza chleba, trafiając pod każdy dach. Część z nas pamięta zapewne chwyty wiążące się z postępującą automatyzacją produkcji samochodów, która miała nieść za sobą same niepożądane konsekwencje. Tymczasem zatrudnionych przy samej produkcji samochodów i części zamiennych w 2005 roku było niemal 9 milionów osób na całym świecie, a do dzisiaj liczba ta wzrosła jeszcze o niemal 40%. Duża liczba osób zatrudnionych jest nie tylko bezpośrednio w fabrykach, ale także w całym przemyśle i usługach, które rozwinęły się wraz z upowszechnieniem samochodów. Szacuje się, że w całym sektorze motoryzacyjnym w 2005 roku zatrudnionych było ponad 50 milionów ludzi. Dziś może być to jeszcze więcej. Możemy sobie wyobrazić, jak katastrofalne skutki dla całej gospodarki miałby powrót do ręcznego składania samochodów, ograniczenie ich produkcji, wzrost cen do poziomu, przy którym stałyby się one dużo mniej dostępne dla przeciętnego człowieka, wzrost kosztów transportu i usług kurierskich, a przez to i wzrost cen innych towarów i tak dalej. Weźmy chociaż na tapet ręcznie szyte
ubrania, na przykład garnitury, o ileż one są droższe niż szyte taśmowo, maszynowo, prawda? Tyle pozytywnych skutków, które dziś uznajemy za oczywiste, miał wzrost wydajności produkcji w jednej tylko gałęzi gospodarki. Dziś już nikt nie ośmieliłby się powiedzieć, że żyłoby się nam dostatniej, gdyby udało się zawczasu cały ten postęp zablokować. Mimo tego wciąż popularne są teorie, że dalsza automatyzacja produkcji musi doprowadzić do zubożenia większości społeczeństwa. Roboty kasjerzy, domy z drukarek 3D, takie pomysły budzą przerażenie wielu osób, choć niesłusznie. Coraz częściej spotykam się z opinią, że technologia druku 3D doprowadzi do upadku klasycznego budownictwa, a przez to do dużego bezrobocia, jako że w nielicznych fabrykach zatrudnienie znajdzie jedynie stosunkowo niewielka grupa osób. Zwolnieni pracownicy w najlepszym wypadku będą musieli znaleźć inne, gorzej płatne zajęcie. To oczywiście oznaczało będzie zubożenie części społeczeństwa i zwiększenie różnic społecznych. Ale te materiały również będą drogie. Proces produkcji również będzie długi i żmudny. I nadal będziemy musieli w jakiś sposób go koordynować i sprawdzać, czy maszyny nie mają wad fabrycznych. Ciężko określić, na ile takie obawy są powszechne. Myślę jednak, że dobrze wpisują się w ponury scenariusz Hawkinga. Wydawać by się mogło, że wizja postępu powinna ludzi raczej cieszyć, odciążając ich z nadmiaru trudu, trosk, obowiązków i dając im więcej czasu wolnego, na relaks, na odpoczynek, jako że chińscy producenci twierdzą, iż technologia ta może doprowadzić do spadku kosztów budowy nawet o 80%. Trudno znaleźć chyba lepszy przykład do pokazania, jak postęp i zwiększona wydajność produkcji może wpłynąć na poprawę warunków życia człowieka. Przy spadku ceny lokalów mieszkalnych oczywistym efektem jest gwałtowna poprawa sytuacji mieszkaniowej wszystkich ludzi. Żyjemy w czasach, gdy tak często słyszy się wołania do państwa o rozwiązanie problemu niedoboru mieszkań. O tym, że młodzi nie mają możliwości kupienia swojego własnego M. I w tych czasach właśnie zjawiają się ci chciwi kapitaliści, twierdząc, że jest możliwe, by nowe mieszkanie kosztowało 40 tysięcy złotych, a nie 200 i więcej, a budowa domu zamknęła się w 80 tysiącach. Złotych, czyli tylu, ile dobry samochód z salonu. To, jaki miałoby to wpływ na poprawę warunków życia przeciętnego Polaka, możemy tylko spróbować sobie wyobrazić, ale każdy z nas nie mógłby zaprzeczyć, że chciałby takie rozwiązanie zaimplementować. Na pewno nie byłby on już zmuszony, by połowę życia dokonywać wyrzeczeń i oszczędności, byleby tylko odłożyć, a raczej spłacić własne mieszkanie lub dom na kredyt hipoteczny na 30 lat. Ale co z pracą? Czy faktycznie doprowadzi to do zmniejszenia ogólnego poziomu zatrudnienia? Wyobraźmy sobie, że nowe mieszkanie kosztuje tyle, ile mały samochód z salonu, a budowa domu to koszt rzędu samochodu średniej klasy. Ludzie nie byliby już zmuszeni do dopasowania i wyboru mieszkania zgodnie z przewidywaniami co do dalszego przyszłego życia. Mogliby zmieniać domy i mieszkania tak jak dziś zmieniają samochody w zależności od aktualnych potrzeb. To wcale nie mijałoby się z celem i nie byłoby pieśnią tak odległą, że aż nierealną. Weekendowy domek za miastem, zmiana na nowy większy lub mniejszy dom w zależności od aktualnej wielkości rodziny. Takie decyzje nie byłyby już podejmowane wyłącznie przez najbogatszych i wyłącznie raz na kilkanaście lat. Nowych lokali mieszkalnych byłoby pod dostatkiem, a przecież mieszkanie trzeba jeszcze urządzić i wyposażyć. Czy w takim razie zastąpienie ludzi drukarkami 3D w budownictwie mogłoby faktycznie doprowadzić do spadku całkowitego poziomu zatrudnienia? Przypuśćmy jednak, że żadne ożywienie w budownictwie się nie pojawiło. Jedynym efektem zastosowania drukarek 3D jest pozbawienie pracy większości ludzi zatrudnionych dotychczas w tej branży, a zaoszczędzone przez konsumentów pieniądze nie prowadzą do wzrostu popytu w żadnej innej gałęzi gospodarki. Żeby zrozumieć, jaki mimo tego korzystny miałoby to wpływ na życie ludzi, musielibyśmy porzucić na chwilę myślenie w kategoriach dochodów nominalnych i rozważyć ich realne wartości. To, w jaki sposób zmieni się sytuacja danego robotnika, zależało będzie od tego, czy planował on w najbliższym czasie zakup lokalu mieszkalnego. Może się zdarzyć, że jego sytuacja w stosunku do wcześniejszych planów i tak ulegnie polepszeniu. Sytuacja pozostałej części społeczeństwa ulegnie natomiast ogromnej poprawie. Zauważmy także, że robotnicy, przenosząc się do innych branż, przyczynią się do wzrostu ich produkcji i zwiększenia dostępnego na rynku bogactwa, co spowoduje dalszy spadek cen.
Wskutek postępu przeciętne realne dochody znacząco wzrosną. Jeżeli pominiemy generowaną przez rząd inflację, to jest to naturalne zjawisko. Gdyby do podobnego dostępu doszło we wszystkich gałęziach gospodarki, co w dłuższych przedziałach czasu miałoby miejsce, to realne dochody całego społeczeństwa wzrosłyby znacznie, nawet mimo tego, że ich nominalne wartości mogłyby spaść. Oczywistym jest też, że w rzeczywistym świecie wszystkie pozytywne efekty opisane powyżej wystąpią jednocześnie. Pionierzy nowej technologii początkowo będą oczywiście mogli czerpać zwiększone zyski. Z czasem jednak wzrost konkurencji doprowadzi do dalszego spadku cen i obniżenia zysków do przeciętnego dla całej gospodarki procentu od zainwestowanego kapitału. Upowszechnianie się takiej technologii spowodowałoby ogromny spadek cen nieruchomości, nie tylko nowych, ale z konieczności także i tych z rynku wtórnego. Wartości majątku dużej części osób, w tym przede wszystkim najbogatszych, zostałyby znacznie zredukowane, także ceny najmu musiałyby zostać mocno obniżone. To oznaczałoby poprawę sytuacji najbiedniejszych kosztem najbogatszych. Różnice zamożności tak mozolnie budowane przez państwo, prowadzące politykę inflacji i tanich kredytów, upośledzające rynek i w rezultacie de facto doprowadzające do wzrostu bezrobocia, mogą zostać w drastyczny sposób zniwelowane przez jedno tylko usprawnienie produkcji. Analizując rewelacje Thomasa Pikettiego, zauważyć możemy bowiem, że dochód przypadający na najbogatszy 1% obywateli był stosunkowo największy tuż przed wybuchami kryzysów w 1929 i 2008 roku. Zestawiając to z danymi o podaży pieniądza w USA, i mając na uwadze spostrzeżenia Rothbarda o inflacyjnej podaży pieniądza w czasach boomu poprzedzającego wielki kryzys lat 20, dojdziemy do wniosku, że największą odpowiedzialność za rosnące nierówności społeczne ponosi interwencjonistyczna polityka państw. Jak widać więc, to nie postęp w podziale i specjalizacji pracy prowadzi do wzrostu różnic społecznych, ani też nie przyczynia się do zysku jedynie właścicieli czynników produkcji kosztem reszty społeczeństwa. W sytuacji tak znaczącego postępu w budownictwie do pełni szczęścia brakowałoby jedynie likwidacji państwowych regulacji, tych okowów krępujących rynek i podziału na grunty rolne i budowlane, który prowadzi do sztucznego zawyżania ceny tych drugich. Tym, czego powinniśmy się obawiać, to nie kapitalizm, jak stwierdził Stephen Hawking. Powinniśmy się obawiać, że będzie go zbyt mało. Paradoksalnie, byśmy mogli doczekać się więcej takich przełomowych wynalazków oraz tego, że państwo wspierające specjalne grupy interesu nie dopuści, byśmy mogli w pełni korzystać ze wszystkich pozytywnych ich skutków. To nie kapitalizm jest wrogiem, ale etatyzm, ale rozdmuchane państwo, ten wiecznie nienasycony potwór pod nazwą Lewiatan. Bardzo dziękuję.